to druga już debata zorganizowana czy ukierunkowana na bezpieczeństwo osób starszych, mieszkańców Jeleniej Góry. Debata odbywa się pod tytułem Bezpieczny Senior. Skierowana jest do osób starszych. Przede wszystkim dlatego, że w ostatnim czasie i w ostatnich kilku latach mamy do czynienia z osobami, które w sposób rażący wykorzystują naiwność i bezradność osób starszych, zwłaszcza samotnie mieszkających. Dochodzi do kradzieży i oszustw różnymi metodami, metodą na wnuczka, na pracowników różnych instytucji, między innymi pracowników MOPS-u, Narodowego Funduszu Zdrowia. W związku z tym zorganizowaliśmy kolejną już debatę, która poświęcona jest osobom starszym i wskazanie tym osobom, w jaki sposób nie dać się oszukać i ewentualnie, jeżeli już dojdzie do przestępstwa, co zrobić i kogo powiadomić, aby taką osobę zatrzymać i aby poniosła konsekwencje swojego czynu. Na tym spotkaniu dzisiejszym głos zabierze również prokurator Prokuratury Rejonowej w Jeleniej Górze pod kątem prawnym czy odpowiedzialności karnej, jak również zaprosiliśmy do udziału w tej debacie przedstawiciela Inspekcji Handlowej z Jeleniej Góry, jak również Inspekcji Sanitarnej. Muszę powiedzieć, że od jakiegoś czasu sytuacja nabrała rozpędu, jeżeli chodzi o tego typu oszustwa. Zdarzają się coraz częściej. Niestety z ubolewaniem stwierdzam, że nasi seniorzy, mieszkańcy Jeleniej Góry, mimo, jak podejrzewam, pewnie wiedzy na temat tego, że oszustwa w taki sposób są popełniane, mimo wszystko dają się nabrać na telefony, dają się nabierać oszustom i przekazują pieniądze. Często oszczędności swojego życia. Coraz większa skala jest tego zjawiska w Jeleniej Górze. Sama prowadziłam i teraz też prowadzę postępowania tego typu. No to niestety muszę stwierdzić z przykrością, że w moim przypadku to sprawcy nie zostali wykryci. Jest to bardzo trudne do wykrycia z powodu tego, że tak jak mówię, seniorzy pieniądze oddają osobom obcym. Te osoby używają takich technik, że jest to po prostu trudne do wykrycia sprawcy. Jest to przestępstwo oszustwa z artykułu 286 paragraf 1 kodeksu karnego i za takie przestępstwo grozi od 6 miesięcy do 8 lat pozbawienia wolności. Dzisiaj na tym spotkaniu seniorzy obecni będą przestrzegani przed tym, żeby po prostu weryfikować takie informacje, jak ktoś do nich dzwoni i podaje się za członka rodziny, żeby w miarę możliwości oddzwaniać do tych członków, za których sprawca się podaje i sprawdzać, czy to oni dzwonili, czy faktycznie zdarzenie miało miejsce i być bardzo ostrożnym człowiekiem, jeżeli chodzi o wydawanie pieniędzy nieznajomym osobom. Nie robić tego. Taka jest moja rada. Po prostu tego nie robić.